Siema wszystkim! Witam po raz kolejny w naszej karierze w grze WRC10. Jak widzicie, jesteśmy w nowej siedzibie. Stoi tutaj sobie Volkswagen Polo Rally 2, czyli R5. Dawne. I cóż, zaczynamy nowy sezon. Wreszcie udało nam się dojść do WRC2. Więc już tylko został nam jeden krok do jazdy w najwyższej klasie w WRC. Co nas dzisiaj czeka? Pojawiła się nowa opcja tak naprawdę, której jeszcze wam tutaj nie pokazywałem. Może nie tyle opcja, co przymus. Jako, że już jesteśmy w ekipie fabrycznej WRC 2, tak samo to wygląda w WRC. Jak widzicie, mamy tutaj nad samochodem taki pasek. To jest pasek, który ma odpowiadać za zużycie samochodu. On pokazuje stan tego samochodu. I jeżeli będziemy przejeżdżać sobie rajdy, ten samochód będzie coraz bardziej zużyty. I no trochę dziwnie podeszli do tego w tej grze, ale żeby go naprawić, musimy przejechać coś takiego jak reparacja, czyli tak naprawdę jeszcze bardziej go uszkodzić, czyli po prostu przejechać jakiś OS bardzo szybko. No tutaj to opisali w taki sposób: wymień uszkodzone elementy samochodu, aby poprawić jego niezawodność, a następnie sprawdź je podczas zjazd testowych. Im więcej z testów, tym wyższy poziom niezawodności. Czyli teoretycznie, jeżeli przechodzimy do tego wydarzenia, to oni teoretycznie najpierw wymieniają te części, a potem my je testujemy. A w rzeczywistości to działa na tej zasadzie, że im my więcej przejedziemy, tym oni więcej tego samochodu wymienią. Więc jedną taką reparację sobie z wami przejadę. Nowym samochodem zobaczymy, jak on sobie w ogóle radzi, bo nie jeździłem w tej grze jeszcze Polo. A potem mamy odpoczynek. I jak dobrze pamiętam, nasz pierwszy rajd to będzie Monte Carlo, który też sobie z wami dzisiaj przejedziemy. Ale na razie jedziemy poreperować samochód, który jak widzicie jest w stanie idealnym, więc nie ma sensu. No ale chcą nas wprowadzić do tej nowej mechaniki. Oto i nasze Polo Rally 2. Nie wiem jak wy, ja mam dość duże oczekiwania co do tego samochodu. No bo tak naprawdę Volkswagen jak pojawił się w WRC, no to 4 mistrzostwa zdobył już od pierwszego sezonu swojej bytności w mistrzostwach. Więc no, samochód Polo WRC był niesamowity. Niestety Volkswagen odszedł z WRC po aferze związanej z oszustwami bądź zatajaniem faktów w testach emisji spalin i nie tylko. No i oni wtedy porzucili program rajdowy WRC, natomiast zaczęli sprzedawać kliencko te samochody niższej klasy, czyli Rally 2. No i sprawdzimy sobie, jak ta technologia czterokrotnych mistrzów świata konstruktorów radzi sobie w niższej klasie po prostu. 3, 2, 1, here we go! No i lecimy. Okej, okay. Co już muszę na wstępie stwierdzić, tak naprawdę po jednym zakręcie. Ale jeszcze się upewnię. Tak, samochód jest o wiele bardziej neutralny przy średnich prędkościach. Przy wyższych wydaje mi się też. Więc na razie duży plus w stosunku co do Fiesty. Oj, ale na przykład jak chodzi o hamowanie, odnoszę wrażenie, że jest gorzej. I na razie on ma tutaj bardziej tendencję do podsterowności, do nadsterowności, gdzie Fiesta była bardziej podsterowna. Więc będziemy musieli się troszkę przyzwyczaić do nowej charakterystyki. Ale to dla nas zawsze jakiś plus, nowe wyzwanie, nie? O, no, z hamowaniem jest dużo gorzej. Myślę, że to jest też do rozwinięcia jeszcze w tym dziale BIR. W trakcie sezonu, a tam już Fiestę mieliśmy pod względem osiągów dość dobrze. Pasiadło. No, tak jak mówiłem. Jest to, już byśmy się odhamowali. Więc trzeba będzie na to zwrócić na Monte szczególną uwagę. No i w tej reparacji jest pewna rzecz, która mi się nie do końca podoba. Otóż to, że nie mamy tutaj pilota. Więc jedziemy tak naprawdę na to, co widzimy. Ale no, samochód jest dość przyjemny, z tym, że całkowicie inny w prowadzeniu. Więc też będzie ciekawie.
Okej, okay, i dalej już mamy odpoczynki. Z tego wam nie będę pokazywał. Okej, okay, i jesteśmy przed rajdem Monte Carlo. Musicie się wypowiedzieć w komentarzach, czy chcecie, żebym wam też pokazywał te reparacje. Czy żebym to przyspieszał tak samo jak treningi. No bo tak naprawdę myślę, że to nie jest dla was nic ciekawego, gdzie będę jeździł ten sam OS czy tam dwa, żeby naprawić samochód po prostu po kolejnych zawodach. No ale no tutaj to zostawiam dla was, więc wy się wypowiedzcie. A my tymczasem jedziemy do Monte Carlo. Jak zawsze zagwozdka z opadami. Ostatni dzień to jest deszcz na początku odcinka specjalnego. Tylko zastanawiam się, czy gra nas nie zrobi tak samo w konia jak ostatnio. No jak na ostatnim naszym odcinku z kariery, gdzie na ostatnim OS-ie miał być deszcz od połowy, a potem okazało się, że to tylko był przelotny opad. Nie wiem, no dobra, weźmy jedna opony asfaltowe. Deszczowe, wszystkie są przecież asfaltowe i reszta miękkie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na OS-ach. Szczerze, nie ufam, że to do końca będzie deszczowy OS. Ryzykujemy. Bierzemy same miękkie. Najwyżej weźmiemy w taki sposób, że... O, to jest dobry pomysł. Na ostatni OS założymy na krzyż deszczowe i miękkie. Jaki ten OS jest długi? 21 km. No standardowo. Dobrze. Wiemy, co nas czeka. Pierwszy OS 2,5 km testowy, potem mamy 5-kilometrowy, potem 7, 6, no i ten najdłuższy. Oczywiście na pierwszy OS wybieramy opony miękkie. Konfiguracja samochodu standardowo z Rally Technical. Duże różnice, no jakieś są, więc jedziemy na tym. No i jedziemy na odcinek testowy. Okej, okay, odcinek testowy przed nami. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1. A jak polo na asfalcie? Hamuje tak samo słabo. Nad tym musimy pracować. Pierwsze punkty w drzewku bir, które wykorzystamy, to będą na hamulce w tym samochodzie. I tak jak myślałem, on jest bardziej nadsterowny niż podsterowny. Ale ogólnie... Jak zawsze na testowym muszę coś przypalić. Ale ogólnie muszę przyznać, no miałem to przed chwilą powiedzieć, że ten przód jest dość taki, powiedzmy, stabilny i bardzo idzie za ręką. Więc można sobie w miarę fajnie w zakręt wycelować. Tylko kwestia tego, co się stanie z tyłem i czy się zdążymy do niego odhamować. Ale myślę, że polubimy się z tym samochodem, jak już się przyzwyczajimy do tego, jak słabo hamuje. Left 5 short over crest, into right 5 short, and brake for acute hairpin right. Into flat left and flat right over crest, 30. Widzicie, i byłem pewien, że o wiele za wcześnie zacząłem hamować, a tak naprawdę było na stych. Acute hairpin left, 30. Więc punkty hamowania trzeba sobie że tak powiem, w głowie nanieść. Ale myślę, że coś powalczymy tym samochodem. Z drugiej strony jest jedna rzecz, która bardzo mnie intryguje. O ile WRC 2 skoczył poziom trudności w stosunku do WRC 3. Czy znowu nie będziemy musieli jechać dwóch sezonów, albo jeszcze lepiej. Ale no to się okaże już za chwilkę, bo jedziemy pierwszy prawdziwy OS, gdzie będziemy mieli porównanie z innymi zawodnikami. Spróbuję go przejechać w miarę spokojnie. Bo no, tak jak mówiłem, ten samochód troszkę mnie zaskakuje jednak. Co było widać na odcinku testowym i co widać na tej
mastę, która nie jest do końca naprawiona. Opony miękkie, tak, zostawiamy te same. Jedziemy. 6 km od prawie. Trzeba się skupić. Próbujemy jechać. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. 30, left 3 opens. Ride Monte Carlo. Powiem szczerze, że no. Najstarszy ride chyba na świecie. A drugim pod względem wieku, z tego co dobrze kojarzę i się nie mylę, jest nasz rajd polski. Co, będę musiał się kiedyś też na Monte wybrać, ale to jak będę starszy albo po prostu będę miał luźniej w pracy. Left 4 short, narrows, and right 3 narrows, definitely don't cut, into left 3, keep in, into right 5, don't cut, and right 3 short, 40. A co do Volkswagena, nie mam okazję tą polówkę widzieć dwa razy albo trzy na żywo, znaczy no nie R5 czy tam Rally 2, a WRC na rundach Mistrzostw Świata, no i ten samochód robił na mnie wrażenie, ale o dziwo największe nie robił Sebastian Ozie, który przecież tym samochodem wygrywał wszystko seryjnie jak Sebastian Loeb wcześniej, ani nie Jari Matti Latvala, a teraz Mikkelsen. Na przykład na rajdzie Polski ten chłopak największymi kątami, że tak powiem, po driftersku się składał w zakręty. I to naprawdę robiło mega wrażenie. Jak ktoś ostatnio zwrócił uwagę w komentarzach, dron, który jest w stanie ponad 200 na godzinę latać. No i znowu ciśniemy, lecimy stówkę, a on bez problemu nas wyprzedził. Ten dron mi wyglądał na Inspire'a, więc one raczej tak szybko nie latają. To są oczywiście drony te FPV, przepraszam, które są w stanie osiągać dużo większe prędkości, nawet pod 160, ale to nie są tego typu drony fotograficzne. Jadę strasznie, jakby to nazwać, na paluszkach tym samochodem. Że mam wrażenie, że o wiele za wolno i za bardzo zachowawczo. No ale no wiecie, nowy samochód. Nie wolno za bardzo podpaść Volkswagenowi. Bo to się jeszcze w trakcie sezonu stanie nieraz. Nie oszukujmy się, dzisiaj też się stanie, bo jeszcze przed nami 20-kilometrowy power stage, także... To jest tak jak mówiłem na jednym z rajdów. No, tu już był jeden błąd. Ale to nie jest pytanie, czy popełnię błąd, tylko jak bardzo... kosztowny. Right 3 short, into left 4, perfect! Into right 5 medium, tightens 3, narrows. And left 3, into right 6, narrows, and left 5. And left 4 short, into right 4 short, 80. Left 6 short, over crest, 30. Cute hairpin left, 50. Left 5 tightens, into right 6, very narrow. And right 4 short, and left 5. To hairpin right, don't cut, 30, over crest, flat right, long. And left 3 long for finish. Pierwszy raz wygląda ok, ale nie patrzę przyszłość zbyt optymistycznie, bo następny ma się zaczynać na mokrym.
zobaczymy za chwileczkę, jak to będzie wyglądać. Jak widzicie, początek OS-u ma być w deszczu. Trzeba będzie się przejechać i zobaczyć. Okej, super. Dobra. Jedziemy. Siedem i pół kilometra. Spróbujemy nie stracić koncentracji, jak zawsze. 5, 4, 3, 2, 1. We're off. 20 hairpin left into flat right. Titans 4 short. Już problemy na początku. To left 4 narrows 30. Acute hairpin right 30. Kinks 30. Flat left over crest into right 5 break for acute hairpin left. And left 5 Titans into right 5 narrows 40. Nie za dużo ręcznego, żeby spina nie zaliczyć. A tak jak mówiłem, mam wrażenie, że ten samochód jest bardziej nadsterowny niż pod. Tunelku spokojnie. To jest miejsce, gdzie zawsze dużo traciliśmy ze względu na jakieś głupie błędy. Powiem wam szczerze, że przejechaliśmy się już kilka razy do Monte Carlo i na początku samochodem klasy Rally 3, potem Rally 2. No i czuję różnicę, że jest łatwiej jednak. Co prawda nie pamiętam OS-ów tak wkładu zakrętu w zakręt, ale jednak człowiek mniej więcej chociaż wie czegoś się spodziewać. Dlatego Robert Kubica swego czasu stwierdził, że rajdy są pod tym względem dość trudne, ponieważ no, potrzeba doświadczenia, ja w każdym sporcie motorowym, ale w tym jako jednym z niewielu nie można po prostu przyjechać na tor i sobie potestować. I tak naprawdę to doświadczenie nabieramy i wykorzystujemy z roku na rok. A i zaczyna się mokro. Nic ciśniemy na mokrym. Jeszcze trochę trzyma. Oj, ale coraz mniej. Hairpin left 100. Right 6, 80. Left 4 into right 4 opens. Caution, left 4 short over crest into right 4 Titans 3. Miałem wam zadać jedno pytanie, ale to zrobię jak może przejdziemy ten OS. Bo może w tym deszczu na początku spróbuję się skupić. I spin. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie traćmy w głupi sposób czasu. No już jest bardzo ślisko. Ale czego się spodziewamy? Jedziemy na sliku. Mówił don't cut. Dobra, Mariusz, skup się z powrotem.
into right two, into left three, don't cut into right two. Tylko ciężko się tak skupić, jak ten samochód tak lata po całej drodze. Ale nie ma co, to była nasza decyzja, więc jedziemy. I wyciągamy z pakietu ile możemy. Wow, myślałem, że ten słupek złapie prawą tylną stroną. No i widzicie, tak jak mówiłem, dużo gorzej ten samochód hamuje, ale jeżeli chodzi o jego zachowanie przy tych zakrętach, no to Fiestą na takich oponach, a mokrym już byśmy nie byli w stanie jechać, jednak ten samochód jest dużo bardziej taki neutralny. Chyba to był dobry wybór, jednak żeby pojechać na oponach miękkich. Zaraz okaże się, czy cały OS następny nie będzie po mokrym. A to jest nocny OS. Zmienia postać rzeczy. Opony w miarę dobrym stanie. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. Flat right at junction and right for long Titans 80. A pytanie, jakie miałem wam zadać? Otóż, moi drodzy, opowiadałem, że no ja to auto widziałem kilka razy na runach mistrzostw świata. Nie dokładnie to, no ale WRC Polo. Mieliście okazję widzieć Polo, bądź Rainy 2, bądź WRC. Ogólnie mieliście okazję być kiedyś na rundzie mistrzostw świata? Bo powiem szczerze, że to jest taki kosmos, jeszcze jak człowiek cokolwiek kojarzy, co się dzieje i o ile to jest niemożliwe, co ci ludzie odstawiają z tymi samochodami, że jeżeli ktoś nie był, a choć trochę interesuje się rajdami, to naprawdę powinien. Bo ja przez lata się interesowałem rajdami i no przecież oglądałem wszystkie relacje i wiedziałem, co ci goście byli w stanie odstawić. Ale dopiero jak pojechałem pierwszy raz na rundę mistrzostw świata, to był rajd polski, i zobaczyłem to na żywo, to sobie to uświadomiłem. Po prostu nie byłem w stanie ogarnąć, jak to jest możliwe, co się tam dzieje. Te samochody R5, czy tam obecne Rally 2, jak pierwszy raz byłem, to były jeszcze samochody S2000, czyli no i tak kosmos, który jeździł wtedy najmocniejszy w Polsce. Po prostu wyglądał przy tych wórcach i to, co ci kierowcy robili, jak mój Swift KJS-owy w porównaniu właśnie do takiej R5 czy R2 profesjonalnej. Także czekam na wasze opowieści z rund mistrzostw świata, bądź innych miejsc, gdzie można było zobaczyć samochody w WRC, z tym, że zaznaczeniem, że musieliby to być dobrzy kierowcy. No nie wiem, na przykład na rajdzie Barum też nieraz było sporo starszych kierowców, albo młodych kierowców, ale starszych wórców, może tak powinienem powiedzieć, co też zawsze robiło mega wrażenie. Nie wiem, czy tam jeszcze na rajdzie Kosic byłem, gdzie też było kilka wórców, bo w mistrzostwach Słowacji one były jeszcze dopuszczone, kiedy w Polsce już był zakaz. No popatrzcie, już się tak w miarę przyzwyczaiłem do tego, żeby wcześniej hamować. Zaczyna to jakoś działać. Oj, już za bardzo się pochwaliłem. I przed chwilką już było na kontrze. Left for short over crest, and right for narrows, and right for short 30. Caution, hairpin right 80. A może ktoś z was był, nie wiem, na rundzie nie WRC Mistrzostw Świata, a na przykład na MotoGP albo na
Formule 1. To też się pochwalcie, bo niestety ja takiej możliwości jeszcze do teraz nie miałem. Ja też oczywiście chciałbym sobie coś takiego zobaczyć. Tak samo jak chciałbym zobaczyć sławny wyścig na wyspie Man motocyklowy. Póki go nie zakażą, bo to jest chyba kwestia czasu, wydaje mi się. Right 5 short into left 6, tightens. Into kinks, 50. Crest into left 5, tightens. Into right 4 short. Into left 5. Oj, 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 oj. Hold on. Ale głupi błąd. Źle, prawdę mówiąc, zrozumiałem pilota. Myślałem, że ten będzie lewy piątkowy i potem będzie w prawy czwórkowy. A to był lewy 5 tightens. Co sobie dopiero uświadomiłem, jak już zacząłem w niego wchodzić. No, a Andrzej na pewno o tym mówił. No, ale już serwis przed nami. Oczywiście naprawiamy samochód. Wygląda to cały czas dobrze. Wymieniamy opony. Gdzieś widzę, gra nie może ogarnąć, o co mi chodzi. Gro, chcę tak. Tu chcę zostawić oponę. Deszczową. Nie, nie w ten sposób. Teraz to ja też nie ogarnąłem. W ten sposób. I tutaj chcę nówki miękkie. Co myślicie o takim pomyśle? Zaraz się okaże. Jedziemy na kolejny OS. Ostatni i to Power Stage. Spróbujemy nie stracić tej przewagi. Jedziemy. Jak obstawiacie? Jak mocny błąd popełnimy? A zaraz się okaże. Ruszamy. 3, 2, 1, let's go. Ruszamy. Zobaczymy, jak pójdzie ten power stage. Into left 3, short. And right 4. Into kinks. Into right 5, tightens. Into left 5, 80. Caution, junction right. Into left 4, long, tightens. Into flat right. And right 4, short, 30. Right 4, short. Into kinks, 50. Brake, hairpin right. Into flat left. Oh, yes. Oh, jednak ten układ miękkich opon z deszczowymi nie jest za dobry. Samochód jest dużo bardziej podsterowny. A przecież polo takie w ogóle nie było. Jak tak jadę, to nie wiem, czy nie popełniliśmy błędu, ale no. Zobaczymy jeszcze, ile będzie deszczu na tym OS-ie. Jak go będzie bardzo dużo, to zamiast być cwanymi, to popełniliśmy błąd i trzeba było wziąć same albo miękkie, albo same deszczówki. A to się okaże w trakcie OS-u. A miałem jeszcze pytać, jak wam się podobało nasze nagranie z Stalowej Woli 2.15? Mam nadzieję, że o to nie pytałem na wcześniejszym OS-ie, bo prawdę mówiąc, nie pamiętam. Jeżeli wam się to podobało, to mam jeszcze sporo takich nagrań, gdzie left 5 short into right 4 long, tightens 3. Into flat left 30. Jeszcze wtedy byłem na fotelu kierowcy. Flat right and brake into right 4 over bridge. A i nieraz były różne śmieszne teksty, dlatego też zostawiłem tą opowieść Patryka o jego wujku. Bo to też pokazuje, jak on fajnie działał na mnie. Jak mnie znał, ja się zawsze przed tymi OS-ami, głównie pierwszymi, dość mocno stresowałem. I on potrafił takimi opowieściami, jakby odciąć mnie od tej tematyki. I pozwalało mi to już na sam OS wejść z koncentracją, kiedy była potrzebna. A poza nim nie myśleć za bardzo o zawodach.
Tylko właśnie o jakichś głupotach. Ogólnie z Patrykiem mega fajny okres spędziłem w samochodzie. Także jeżeli kiedyś będzie to oglądał, to pozdro Patryk. Choć nie sądzę, on raczej w gameplaye nigdy za bardzo nie wchodził. Wolał prawdziwe samochody. Ale być może w tym roku wyprodukujemy z Andrzejem bądź kimś jeszcze innym więcej nagrań sytuacji, gdzie to ja jestem za kierownicą. Bo patrząc na to, w jakim stanie był Swift, jak ostatnio odwiedzałem Andrzeja, no to wygląda to coraz bardziej pozytywnie. Oczywiście dużo jeszcze kombinowania przed nami. Chociażby i to, co ostatnio stało się na rajdzie Barwórki, dość sławne. Czyli to, że samochody rajdowe w Polsce teoretycznie muszą, są przed nim postawione wymagania w stylu klatka bezpieczeństwa, fotele i tak dalej, i tak dalej. No i startując na przykład w Super KDS-ie, samochód musi być wyposażony w takie zabezpieczenia. Jestem to w pełni w stanie zrozumieć, no bo tu chodzi o życie i zdrowie ludzkie, załogi. Ale z drugiej strony taki samochód porusza się w ruchu ulicznym na dojazdówkach. I potrzebuję do tego dowodu rejestracyjnego, potrzebuję mieć zwykłe ubezpieczenie OC, no i potrzebuję mieć przegląd techniczny. No i z tymi przeglądami w Polsce jest problem, ponieważ klatka bezpieczeństwa to jest ingerencja w tak naprawdę w budowę samochodu, tak, w konstrukcję. I wtedy samochód przestaje być tym homologowanym do ruchu po drogach w naszym kraju. A z drugiej strony, no tak jak mówię, nie mogę wystartować w zawodach bez klatki, z drugiej strony nie mogę wystartować też bez przeglądu. A przeglądu nie mogę zrobić oficjalnie samochodem, który nie ma klatki. Który ma klatkę. A i to jest niestety od 30 lat ponad problem w Polsce i nikt nie może go jakoś rozwiązać w prosty sposób. Gdzie w Czechach, Francji, Niemczech, praktycznie we wszystkich krajach europejskich to jest rozwiązane w różny sposób, ale za każdym razem dość prosty. A u nas jakoś ostatnio doczekaliśmy się odpowiedzi z ministerstwa, że to jest na tyle marginalny problem, że po prostu nie będą się tym zajmować, więc no, że tak powiem, dużo kombinowania przed nami, żeby to auto było w stanie się ścigać w przyszłym roku, ale no takie kombinowanie co roku ma każdy zawodnik niestety. My tu gadu, a w międzyczasie tracimy bardzo dużo czasu, po pierwsze. Po drugie, samochód praktycznie się nie prowadzi. No i coś czuję, że to był błąd jednak z tymi oponami. Trzeba było pójść całkowicie w miękkie albo całkowicie w deszczówki. Teraz zobaczymy, ile będzie deszczu. Jak od teraz do końca S-u będzie deszcz, to tak naprawdę trzeba było pójść po prostu w deszczówki. Albo chociaż odblokować sobie tą opcję w drzewku BIR, która pozwala na sprawniejszą jazdę na slickach po mokrym i na deszczówkach po suchym. Wtedy taki układ na krzyż miałby sens. Gdzie myślę, że na żywo miałby w ogóle sens, bo to prawda, oddalibyśmy trochę prędkości na każdych warunkach, ale nic by nas za bardzo nie zaskoczyło. Ale to jest Monte. Albo na oponach się wygrywa, albo się wszystko przegrywa. I ja coś czuję, że my w pierwszym rajdzie z Volkswagenie Polo chyba przegramy przez opony. Właśnie straciliśmy 23 sekundy, czyli tyle, ile mieliśmy przewagi przed OS-em. Więc teraz to już walczymy tylko o kolejne miejsca. I po prostu z każdym kilometrem osuwamy się coraz niżej. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło, ale no. Cóż. Miałem ochotę powtórzyć ten OS, znaczy mam, i założyć inne opony, ale no bez przesady. No jeszcze spin, super.
Left 4 into right 4. And left 4, 50. I tak musiałem ze startu odpalić jeszcze raz ten OS, bo po dwóch zakrętach okazało się, że ręczny się zaciął znowu. Ale zauważyłem już, co trzeba robić, żeby po prostu za każdym razem działał. Nie wiem, czy tylko ja mam taki problem w WRC, że po prostu za każdym razem muszę ten ręczny zmapować od zera. Ale nie na tej zasadzie, że wybrać klawisz w sterowaniu, wybrać ręczny i przypisać klawisz, bo to by było za proste. Tylko muszę za każdym razem po uruchomieniu ponownym gry jakby nowy schemat sterowania wybrać. I wtedy wszystko śmiga. A jak wyłączę grę, włączę od nowa, no to... Znowu pojawiają się problemy. Oj, oj. Już minuta prawie. Jak myślicie, pierwsza dycha będzie z nami, czy nie? Czy celować gdzieś w 15? No nie powiem, żebyśmy sobie tym spinem pomogli. Ale no ten samochód się z bardzo fajnego i neutralnego zamienił w taki, który po prostu się nie prowadzi. On robi co chce. Left 300. Caution, hard brake for square left, narrows at junction, over snow, and square left, don't cut, 300. Kurczę, ledwo się zmieściliśmy. Zwróćcie uwagę, dwójka, trójka i praktycznie palimy gumę. Czwórka chodzi, a prędkości tu nie ma na czwórkę i na takie obroty. Poproszę trochę asfaltu do hamowania. Dobra, jest coś. Nie za dużo zręcznym, żeby znowu nie... Tył nas nie wyprzedził. Wiecie, co mnie tak... Chociaż jedyny plus, że ten nasz błąd z tym spinem tak bardzo mnie nie boli, bo popatrząc na to, ile tracimy podczas jazdy takiej, powiedziałbym, dość przyzwoitej, biorąc pod uwagę to, co się dzieje z oponami, z tym samochodem, my i tak tracimy, więc 5 sekund w tą czy w tą. Tylko, że jak te 5 sekund będzie nas dzieliło od zawodnika przed nami, to się zdenerwujemy. No ale popełniliśmy mega błąd z oponami. Over snow, okay. And flat left into hard brake for hairpin right. And flat left cut and flat right tightens. Brake for hairpin left and hairpin right. A może ta gra jest po prostu realistyczna, bo powiem wam szczerze, że na żywo. Jak jest mokro, to też ja szału nie robię. To wtedy... Każdy mieszkaniec, który mieszkałby przy OS-ie, byłby w stanie mnie bez problemu wyprzedzić. Dobra, jesteśmy minutę już do tyłu. Szkoda, no. Zaczęło się dobrze. A skończy się jak zwykle. Jeszcze 4,5 km. Spokojnie, spokojnie. Right 3 opens for hairpin right. Into left 3 opens long 50.
6 long over tarmac. And caution, crest into right 5 at junction 60. Right 4 short 50. Hairpin right. Muszę sobie zapisać na przyszłość, żeby w Monte jechać albo na mokrych, albo na całkowicie miękkich oponach. Chociaż tutaj jakbyśmy wybrali same miękkie, to też nic by to nie dało. Jakby to powiedział Budzian. Także tylko w pełne mokre. Mokre, deszczowe. Bo mokre to wszystkie się zrobiły teraz na kołach. Z drugiej strony, nie wiem czy pamiętacie, jak jechaliśmy tutaj samochodem przednionapędowym. Wybraliśmy swego czasu deszczówki, to się też nie sprawdziło, bo znowu deszczu było za mało. Ta gra trochę troluje, mam wrażenie. Nie wiem, jakieś mam dziwne wrażenie, że pod koniec odcinka mamy coś więcej gripu. Dziwne to. A to może tylko w nawrotach, a za chwilę tak będzie to samo, zaraz się okaże. Nie no, jakby jest trochę lepiej. Cały czas oczywiście auto wygląda, ale jest bardziej przewidywalne. Powiedział Mariusz. I pobawił się w Panisiego. Z tym, że on wtedy wygrał ten rajd. Z dużą przewagą. I zrobił to specjalnie. Right 4 into left 4 short 50. Right 5 short and break into right 5 over bridge and right 3. Left 5 short into right 4 narrows tightens into left 2 into flat right tightens 4 long keep in. Oh. Prawdę mówiąc, myślałem, że już ostatnio Fiestą odczarowaliśmy tą Montę. Ale jak widać, no, niestety niezbyt. Ale tragedia. Ale w rajdzie drugie miejsce, więc nie jest najgorzej. Tylko Mac jakoś ogarnął, nie wiem, w kosmiczny sposób te opony. Jesteśmy 28 sekund za liderem rajdu, więc ten spin też nie miał za dużo znaczenia. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo się wymęczyliśmy na tym ostatnim OS-ie, jest dobry wynik. Trzeba się cieszyć. Polo jest na rampie, więc rajd można uznać za udany. Ok, moi drodzy, jesteśmy w naszej bazie. Co zrobimy? Na początku na pewno wydamy nasze dwa punkty umiejętności. Tak jak mówiłem, na pewno pójdziemy w hamulce, bo te są w tym samochodzie na razie tragiczne. A drugi punkt wydamy na co? Teraz mam pytanie. Czy chcemy przyczepność wszystkich rodzajów opon asfaltowych? Brzmi fajnie. Czy przyczepność opon deszczowych na deszczu? Czy przyczepność wszystkich opon szutrowych? Prawdę mówiąc, nie wiem, co my teraz mamy jechać. Z tego, co pamiętam, to Szwecję. Żaden z tych nie jest dla nas jakiś mega, mega ważny. Ale tym bardziej meteorolog na razie nam się tak bardzo nie przyda. Wiecie co? Wstrzymamy się po prostu z tym punktem. Do momentu, aż będziemy jechać następny rajd jakiś taki bardzo charakterystyczny. Po kolejne, co jedziemy, to będzie Szwecja. Więc tutaj ani opony asfaltowe, ani opony szutrowe się nie przydadzą. Dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Jak zawsze dziękuję, że byliście ze mną.
Jak zawsze musieliśmy się troszkę wymordować na końcu, no ale to taki urok przeżywania tej gry ze mną. No ale co, rozpoczęliśmy kolejny sezon nowym samochodem. Co, chcemy się dostać do WRC tego głównego i wreszcie zacząć jeździć samochodami tytułowymi z tej gry. Nie wiem, czy będzie odcinek za tydzień, czy będzie dopiero za dwa tygodnie. To jak zawsze związane z pracą. Ten odcinek też oglądacie z odtworzenia, tak samo jak wcześniejszy, który sobie nagrałem wcześniej. No i teraz pytanie po prostu, czy zdążę do tego czasu wrócić, czy będziecie musieli troszkę dłużej poczekać. Ale no to po prostu będziecie sami widzieć po częstotliwości puszczania tych odcinków. Tak czy tak, bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia, do następnego. Hej!